Witam Państwa bardzo serdecznie w ratajskim Firtlu Kultury. Z tego wydania bardzo dużo dowiemy się o kobietach, bo to właśnie z okazji ich święta na Ratajach odbyło się większość imprez kulturalnych. Będzie też romantycznie za sprawą wieczoru z tangiem. Nie zapominamy także o imprezach sportowych organizowanych w ratajskich domach kultury. Zapraszam! W ramiona bierze mnie, gdy słyszę jego szept. Świat widzę na różowo. Mówi, kocham, i choć ja słyszałam to nie raz, zaczynam żyć na nowo. Silne, ale sentymentalne, dumne, ale i czasem naiwne o tym, jak o kobietach mówili artyści na przestrzeni lat, mogły przekonać się panie, które 9 marca przyszły do Domu Kultury Jagiellonka. W recitalu piosenki aktorskiej Magdalena Pawelec i Michał Rukrza pokazywali cztery strony kobiety. Śpiewamy i gramy teksty i kompozycje do utworów Tuwima, Agnieszki Osieckiej, Edith Piaf, Kabaretu Starszych Panów, Jarosława Abramowa Neverlego. A dzisiaj jest taka szczególna okazja, ponieważ świętujemy Dzień Kobiet w licznym gronie tutaj właśnie na Osiedlu Jagiellońskim. Cztery strony kobiety, co to oznacza? Chcemy pokazać, taki był pomysł, chcemy gdzieś oddać właśnie naturę kobiecą na cztery różne sposoby. Podzieliliśmy sobie ten recital na cztery części. Pokazujemy kobietę delikatną, kobietę zdenerwowaną, kobietę gdzieś tam w relacjach z mężczyzną. Wszystko to jest z takim delikatnym przymrużeniem oka. Przepraszam pana, jestem pijana. Magdalena Pawelec to absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Grała w spektaklach tworzonych przez reżyserów teatru Lalek z Czech i Słowacji, współpracuje ze studiem dubbingowym, użyczając głosu w serialach animowanych dla dzieci, współpracuje z Teatrem Polskim w Poznaniu. Z kolei Michał Rukrza to pianista, kompozytor, nauczyciel, prezenter muzyczny. Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu. Grał na scenach teatrów i klubów w całej Polsce, a także Szwecji, Niemczech, w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. O relacjach z kobietami mówi tak. My z kobietami mamy jakoś się dogadywać, prawda? Mamy z kobietami jakoś współżyć, żeby to jakoś tam grało, co czasami nie jest łatwe, ale próbujemy właśnie te tematy również przybliżyć w naszym recitalu. Wystawię ci rachunek za fikty opierunek, za każdy pocałunek. Zapłać albo wróć. Najpiękniejsze melodie świata śpiewane dla pań i to w wykonaniu Konrada Dębskiego. Tenor po ukończeniu studiów wokalno-aktorskich na Akademii Muzycznej w Poznaniu występował przez 10 lat na scenie teatru operowego w Oldenburgu w Niemczech. Gościł na licznych scenach operowych w Niemczech i w Europie. 9 marca w Domu Kultury Polanstow śpiewał przy akompaniamencie Zbigniewa Rybaka na skrzypcach oraz Andrija Melnyka na akordeonie. O kobietach pan Konrad Dębski, tenor, opowiadał dzisiaj w Domu Kultury Polanstow. Panie Konradzie, jak złożyć kobiecie życzenia na Dzień Kobiet? Proszę pani, tylko na klęcząco i z kwiatkiem w dłoni, nie inaczej. Mówił pan, że w życiu mężczyzny właśnie najważniejsze są kobiety. No cóż by znaczył świat bez kobiet? No nie wyobrażam sobie. Kobiety są chyba najważniejsze. Proszę mi powiedzieć, jakie piosenki panie najbardziej lubią? No myślę, że te hity takie, które opowiadają o pięknie, o subtelności kobiety, brunetki, blondynki chyba przede wszystkim. Panowie zagrali dla kobiet z okazji ich święta najpiękniejsze tanga, walce, czardasze oraz pieśni neapolitańskie i znane melodie rosyjskie.
A jeśli spotkanie miało odbyć się tylko dla kobiet, to nie mogło także zabraknąć rozmów na temat urody i zdrowia. Wykład witaminy dla dziewczyny poprowadziła Agnieszka Radecka. Farmaceutka opowiadała, dlaczego warto i gdzie szukać witamin. Enna kalo taksidi, czyli po grecku dobrej podróży. Tymi słowami świętowanie Dnia Kobiet zaczęło się 9 marca w klubie Cybinka. W muzyczną podróż do najdalszych zakątków świata zaprosiła gości Marta Grabowska, poznańska wokalistka specjalizująca się w repertuarze Anny German. Wykonuje również utwory włoskie, bałkańskie, rosyjskie, francuskie czy meksykańskie. W Cybince nie zabrakło życzeń od panów, wspólnego śpiewu i świętowania. Z kobietą nie ma żartów. W miłości czy w gniewie, co myśli, nikt nie zgadnie, co zrobi, nikt nie wie. O kobiecie mówić wierszem i to jeszcze z okazji jej święta to chyba jeden z najlepszych podarunków, ale śpiewać o niej i to od arii do piosenki to już pomysł najlepszy. Jedenastego marca w Domu Kultury Jubilat dla pań wystąpiła Ewa Mikołajczak i Izabela Weiss z zespołem Klik Kwadrans Kwartet. Dla pań zaśpiewał także Robert Lorek. Artyści muzyką przenieśli publiczność w dawne czasy, przypomnieli, jakie kiedyś były nasze kobiety. Nie zabrakło także bajki, a konkretnie występu zespołu wokalnego Bajka z Domu Kultury Orle Gniazdo. Tango to nie tylko taniec towarzyski, ale także rodzaj muzyki. W sobotni wieczór 3 marca w Domu Kultury Orle Gniazdo taniec i muzyka na żywo zostały ze sobą zestawione. Trochę na próbę, bo po raz pierwszy, a trochę z konieczności, bo podobno tak najlepiej tańczy się tango. Tango jest bardzo popularne i tańczy się, ale jednak zazwyczaj do muzyki mechanicznej. A dzisiaj jest wyjątkowa okazja, bo pan Michał Gajda ze swoim zespołem doskonałych muzyków, profesjonalnych absolutnie, bo już miałem okazję właśnie słyszeć, będzie nam grał do tańca i wszyscy tańczący, tak zwani tangeros, którzy właśnie tańczą tango argentino, no uwielbiają muzykę na żywo w świetnym wykonaniu, a taka właśnie będzie. Tango w Orlim Gnieździe tańczyli i dwudziestolatki, i seniorzy.
Tangiem zazwyczaj zajmują się ludzie dojrzali. Oczywiście przedział jest bardzo szeroki, także również i młodzi ludzie, ale młodzi po 50 to się tutaj doskonale sprawdzają. Także przedział jest rzeczywiście między 20 a 70. Spokojnie i wszyscy się dobrze rozumiemy. A jaki scenariusz przyświeca tej przygodzie z tangiem? Natknął mnie pewien film dokumentalny, taki polskiego reżysera sprzed wielu lat, w którym opowiadano o parze staruszków z Norwegii bodaj, albo ze Szwecji, tego już nie pamiętam. I oni na starość, w wieku 70 czy 80 lat, czyli późna starość bym powiedział, postanowili pojechać do Argentyny i nauczyć się tańczyć tanga. Najpierw troszeczkę weszłam w taniec towarzyski, tango było później, koledzy mnie namawiali na to tango, trochę się opierałam, tak jakoś nie ufałam swoim możliwościom, jeśli chodzi o tango. No niemniej jednak okazało się, że mimo mojego oporu, który pomalutku zwalczyłam jakoś, krok po kroczku, weszłam w tango i teraz wręcz nie wyobrażam sobie, żebym mogła istnieć bez tego tanga. Z okazji zakończenia walk o Poznań i po raz 43 odbył się ratajski turniej tenisa stołowego. Zmagania weteranów i zupełnie świeżych adeptów miały miejsce w Domu Kultury Jędruś. Jest to jeden z najstarszych turniejów organizowanych w naszej dzielnicy, myślę, że i w Poznaniu. Początki tego turnieju to są lata 70. Jest to oczywiście wcześniej niż Dom Kultury Jędruś powstał, bowiem początki tego turnieju, inauguracja rozgrywek odbywała się w Domu Kultury Ratajan, mieszczącym się na osiedlu Piastowskim onegdaj. Najstarszy uczestnik w tym roku miał 81 lat i tak było od zarania, że brali udział tacy weterani tenisa stołowego. Najmłodszy uczestnik jest to 7-letni chłopiec, też tutaj z naszej dzielnicy. I to właśnie dla najmłodszych uczestników turnieju co roku od 10 lat wręczana jest dodatkowa nagroda imienia Henryka Pawlika, zawodnika, który brał udział w większości ratajskich turniejów tenisa stołowego. Mój tata, który umarł 10 lat temu, do 2007 roku brał udział w turniejach tenisa stołowego. I jego życzeniem było właśnie to, żeby sport ten propagować wśród najmłodszych, dlatego on, jak i ja, jesteśmy sponsorami takiej małej pamiątki dla najmłodszego uczestnika już od 10 lat, którą wręczamy. Wiem, że w tym roku otrzymają chłopiec, który jeszcze chyba nie ma ukończonego 7 roku życia. I jest to na pewno dla mnie takie przeżycie emocjonalne, bo wiem, że imię mojego taty gdzieś u kogoś pozostanie, może w pamięci, a jednocześnie chcę nagrodzić tego małego człowieka, który może ma już jakąś pasję, może ta pasja przerodzi się w coś więcej i jest to pewien wyraz takiej pochwały czy podziękowania za to, że właśnie ma się pasję, taką, która no coś może w życiu też da. Uczestnicy walczyli o nagrody w 6 kategoriach. Drodzy Państwo, to jeszcze nie wszystko. Zanim się pożegnamy, chciałabym Państwa zaprosić na spotkanie z aktorem Arturem Barcisiem, który na Rataje przyjedzie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Artur Barciś Show odbędzie się 25 marca o godzinie 18:30 w Domu Kultury Jubilat na osiedlu Tysiąclecia. Bilety dostępne są u organizatorów. To już wszystko w tym ratajskim Fyrtlu Kultury. Kolejne wydanie 27 marca. Ja życzę przyjemności i do zobaczenia.